Dzień dobry, witam Państwa w czwartkowe dopołudnie. Moim gościem jest poseł Andrzej Kryj, który za chwilę wyjeżdża do Kielc, ale szybka kawa dzisiaj w studiu lokalnej telewizji. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Szybka kawa, bo czasu coraz mniej. Już za chwilę cisza wyborcza. W niedzielę podejmujemy decyzję. Panie pośle, ta kampania jest na finiszu. Jaka ona była? Ta kampania według mnie była dość dziwną kampanią. Zgodnie z regułami każdej kampanii wyborczej, każda ze stron starała się zmobilizować swój wyborczy elektorat. Ale z jednej strony, będę mówił tutaj o Prawu i Sprawiedliwości, mieliśmy do czynienia z kampanią merytoryczną, z kampanią, w której przedstawione zostały konkretne hasła, konkretne projekty programowe i poprzez pokazanie, że jesteśmy ugrupowaniem bardzo wiarygodnym, poprzez pokazanie tego, że w poprzednich latach nasze hasła programowe stały się faktem. To nie były tylko mrzonki i obiecanki, czy puste obietnice, jak w przypadku Platformy Obywatelskiej. To z drugiej strony mieliśmy kampanię bardzo charakterystyczną, gdzie spoiwem było tylko to, że nasi przeciwnicy są antypisem, gdzie nasi przeciwnicy skrzyknęli się bardzo szeroko, ale skrzyknęli się w taki sposób, że w koalicji europejskiej mamy ugrupowania, jak to się mówi, od sasa do lasa, ugrupowania, które są antyklerykalne i które twierdzą, że na wartościach chrześcijańskich chcą budować Europę. I mieliśmy po tamtej stronie z kampanią do czynienia taką, gdzie atakowano Prawo i Sprawiedliwość, atakowano polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czyli z jednej strony kampania merytoryczna, kampania bardzo konkretna i ja mogę pokazywać przykłady tych konkretnych haseł programowych. Mówi pan, że PiS poszedł do wyborów z konkretnym programem. Czy to nie jest tak, że państwu było łatwiej w tej kampanii, ponieważ te programy, które zostały przekazywane jako programy wyborcze do Parlamentu Europejskiego, one po części są programami rządowymi. Wszystkie piątki to są programy rządowe. Czy ta kampania nie była zbyt rządowa? To znaczy ja powiem w ten sposób, że my jako pierwsi ogłosiliśmy dwunastkę programową Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w Jasionce pod Rzeszowem. O ile pani redaktor sobie przypomina, tam było 12 punktów programowych, symbolicznie nawiązujących do 12 gwiazd we fladze unijnej. I tam mówiliśmy, jakiej Europy chcemy i jakiej Polski w Europie chcemy. Dwa zdania na ten temat. Ale opozycja zarzuca wam, że nie macie pomysłu na Europę, że tak naprawdę to chcecie, aby Polska w tej Europie nie istniała, żeby ona została wycofana. Z kolei w waszych państwo spotach i narracji często można się doszukać więcej czasu dla opozycji, punktowania opozycji, niż właśnie przekonania, że mamy pomysł na Europę. Pani redaktor, dwie kwestie. Zacznę od tego, że w naszych spotach wyborczych też istnieje opozycja. No jest zasada akcja-reakcja. Jeżeli jesteśmy atakowani przez opozycję i opozycja jest w tym momencie ugrupowaniem, gdzie hipokryzja osiąga wymiar Himalajów, to my musimy się do tego odnosić i jak będzie potrzeba za chwilę, to ja podam przykłady, gdzie ta hipokryzja opozycji się pokazuje. Z drugiej strony, naprawdę to, że my chcemy wycofywania Polski z Europy, co nam zarzuca opozycja, to jest totalna bzdura. Ja już dawno mówiłem, że ktoś, kto mówi o tym, że PiS chce polexitu, chce ograniczania Polski w Europie, to mówi nieprawdę, bo żadne ugrupowanie rozsądne
nie pozwoli sobie na to, aby myśleć o polexicie. Cały czas pokazuje przykład brytyjski. No, Brytyjczycy, którzy mają o wiele silniejszą gospodarkę, którzy są o wiele zamożniejsi, którzy są potężnym państwem, popełnili na użytek wewnętrznej polityki błąd i zdecydowali się w referendum na to, że wychodzą z Unii Europejskiej. I proszę zobaczyć, co się dzieje do dzisiaj. Kompletny chaos, nie wiadomo, jak to zrobić, ogromne problemy. I mówienie o tym, że ich gospodarka przez dziesięciolecia będzie odrabiała straty związane z wyjściem z Unii Europejskiej. I nagle pojawia się informacja, że będzie kolejne referendum. Wracamy do województwa świętokrzyskiego. Ale powiem tak, bo pani jeszcze mówiła o tym, że PiS przedstawia programy rządowe. No bo my rządzimy. Rząd w tym momencie wykonuje program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. No, zanim powstał rząd, był program Rodzina 500+. Kiedy zdobyliśmy władzę, zaczęliśmy to realizować, rząd jest organem wykonawczym. I tak po kolei dostrzegamy program braku dostępności komunikacyjnej, wprowadzamy program. Ale ostatnia piątka PiS-owska, piątka PiS-u, to taki program, który bardzo szybko został zrealizowany i wszedł w życie, dlatego żeby zdążyć przed 26 maja, panie pośle? Znaczy, dlatego, żeby pokazać, że nie są to puste obietnice. Ja przypomnę naszych rywali. Platforma Obywatelska, o czym wszyscy doskonale wiedzą, nigdy nie powiedziała, że podwyższy wiek emerytalny. Wręcz przeciwnie. Mówiła, że nie podwyższy, a podwyższyła. Tak było z podatkami, tak było z wieloma innymi sprawami. My chcemy być wiarygodni. Jeden z polityków Koalicji Europejskiej w komercyjnej stacji radiowej powiedział, że w kampanii trzeba kłamać, że w kampanii można kłamać wyborczej. W kampanii wyborczej wszystkie chwyty dozwolone? Bo wszystkie chwyty są dozwolone. Według niego. Według niego. To jest cyniczne. Podczas Marszu Wolności w Warszawie inni politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że na razie kwestia związków partnerskich, w domyśle później adopcji dzieci przez pary homoseksualne, w tej chwili nie będzie realizowana, bo to byłoby źle widziane wizerunkowo i w małych miejscowościach by ci politycy zostali pogonieni. Ale po 20 którymś października do tego wrócimy. To jest przykład okłamywania wyborców. My tego nie mówimy. Moglibyśmy przedstawić nie wiadomo jakie rzeczy na powyborach i co wtedy? Przed Państwo wyborami dajemy 500+ na pierwsze dziecko. We wszystkich mediach mówicie o programie. Ja przepraszam, że przerywam, ale wracamy do województwa świętokrzyskiego, bo dla mnie, jako dla lokalnej telewizji ważne jest to, czy mieszkańcy Ostrowca, powiatu ostrowieckiego 26 maja pójdą i wybiorą. O tej społecznej aktywności porozmawiajmy. Ta frekwencja w wyborach do Europarlamentu zawsze jest najniższa, niestety, jeśli chodzi o udział obywateli. Przekonaliście jako państwo, jako Prawo i Sprawiedliwość obywateli, żeby poszli do wyborów? Próbowaliśmy to zrobić i chyba byliśmy jedynym ugrupowaniem politycznym, które tak otwarcie rozmawiało z wyborcami. Każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości odbył kilkanaście, jeśli nie więcej, kilkadziesiąt wręcz spotkań z wyborcami. Sam spotykałem się z wyborcami województwa świętokrzyskiego, przede wszystkim namawiając ich do tego, żeby poszli na wybory. A spotkał się pan z tym, że ktoś w ogóle nie wiedział, że są wybory 26 maja? To znaczy, muszę powiedzieć tak, że na tych spotkaniach, na których byłem, a one były spotkaniami otwartymi, zapraszały na te spotkania plakaty informacyjne, więc to nie było kółko wzajemnej adoracji. Przychodzili ludzie, którzy doskonale wiedzieli o tym, że są wybory. Ja w rozmowach z mieszkańcami, bo przecież także kiedy przyjechała tutaj do Ostrowca pani minister Anna Krupka i wyszliśmy do ludzi i rozmawialiśmy, to też nie spotykałem się z taką wprost informacją, ojej, to są jakieś wybory.
bardzo duża większość osób, z którymi rozmawialiśmy, mówiła, że wiedzą, że są wybory. Część mówiła, że ich to kompletnie nie interesuje. No właśnie, nie interesuje ludzi przyszłość Polski w Europie. Jak to interpretować? Jak Państwo reagujecie na tego typu właśnie wnioski mieszkańców naszego powiatu? To znaczy tak, te wybory rzeczywiście od lat cieszą się najniższą frekwencją, poniżej 30%, bo tam była frekwencja 26-27%. W tej chwili myślę, że dzięki tej kampanii wyborczej frekwencja przekroczy 30%. Optymiści mówią o 50%, że będzie rekordowa. To znaczy, gdyby tak się stało, to znaczy, że w społeczeństwie polskim nastąpił jakiś przewrót wzrost świadomości. Ja bym był tym bardzo zaskoczony. Ja będę się cieszył, gdy ta frekwencja zbliży się do 40%, bo to będzie znaczyło, że rzeczywiście świadomość społeczeństwa się zwiększyła. Natomiast my namawialiśmy do pójścia na wybory, pokazywaliśmy rangę tych wyborów, bo ja na swoich spotkaniach mówiłem w ten sposób. Proszę Państwa, Polska w Europie, tak, nie ma alternatywy, my musimy być w Unii Europejskiej, ale ma być to Unia Suwerennych Państw, czyli taka, jaka była, kiedy wspólnota europejska się zawiązywała, gdzie wszyscy byli równi. Nie było straszenia Europą dwóch prędkości, nie było mówienia, że Polacy to mają siedzieć cicho, bo do tego są stworzeni w tej Unii. Nie było mówienia, że nasi transportowcy będą traktowani w sposób taki, gdzie nasze firmy będą miały trudniejszą sytuację niż firmy francuskie czy hiszpańskie. I tak po kolei my mówimy równe szanse, równe możliwości, równe prawa. Równe szanse i równe możliwości jeśli my wygramy mają kandydaci. Te wybory, no właśnie, zanim Państwo będą podsumowywać wybory, to ja chciałabym się skupić na listach okręgu Świętokrzysko-Małopolskiego. To jest duży okręg. Dominująca pozycja Małopolski, tego nie da się ukryć, ale Świętokrzyskie jest bardzo ważne, przede wszystkim dla nas. Panie pośle, na liście Prawa i Sprawiedliwości osoby z Polski. Polski, tak, ale i bardzo mocno związane z województwem świętokrzyskim. Słusznie zauważyła pani redaktor, że ten okręg jest bardzo duży, że Małopolska dominuje w tym okręgu i potencjałem ludnościowym, i tym, że większa ilość kandydatów pochodzi stamtąd, ale my mamy naprawdę dobrych kandydatów także z województwa świętokrzyskiego. I o kandydatach porozmawiajmy, bo to myślę jest kluczowy punkt, aby przekonać widzów do tego, aby w niedzielę wybierali. Jak pan ocenia listę? Czy ma pan swojego faworyta na tej liście jako mieszkaniec powiatu ostrowieckiego? Oceniam tę listę jako bardzo mocną. No, zacznę od liderki, pani premier Beata Szydło. Zrobi naprawdę znakomity wynik, ale ja chciałbym powiedzieć, że taką reprezentantką województwa świętokrzyskiego na tej liście bardzo mocno jest pani poseł, pani minister Anna Krupka, z którą współpracuję bardzo blisko, która zna dobrze problemy województwa świętokrzyskiego. I myślę, że jeśli zostanie wybrana europosłem, to na pewno będzie zabiegała o interesy całej Polski, bo przecież europarlamentarzysta przede wszystkim w swoich decyzjach i w swoich zabiegach będzie dbał o interes całej Polski, ale także będzie zabiegała o to, żeby w ramach już tych środków, które będziemy dostawać, znaczna część trafiała na rozwój województwa świętokrzyskiego. Także myślę, że pani poseł Anna Krupka jest osobą, na którą warto głosować. Dla pana jest takim liderem tej świętokrzyskiej listy? Wydaje mi się, że tak, że poprzez swoje działania, poprzez swoją pracę, no jako wiceminister sportu w tym momencie dba o to, żeby środki trafiały na rozwój infrastruktury sportowej. Dobre wiadomości dla województwa świętokrzyskiego, bo tutaj choćby ostatni program tworzenia tych otwartych stref aktywności bardzo pięknie zafunkcjonował. My zabiegaliśmy o to, żeby wszyscy, którzy chcą
takie strefy budować, mogli z tego skorzystać. I rzeczywiście w tym ostatnim rozdaniu, które zostało wczoraj ogłoszone, każdy wniosek, który spełniał kryteria formalne, otrzymał środki. Te środki trafią także do Ostrowca Świętokrzyskiego, trafią do powiatu ostrowieckiego, do poszczególnych gmin, które wnioskowały, do powiatu opotowskiego. I to jest także efekt bardzo dobrej współpracy parlamentarzystów województwa świętokrzyskiego i tego, że pani minister Krupka jest w ministerstwie, bo ona rozumie te problemy. Z naszych rozmów z mieszkańcami wynika, że najbardziej rozpoznawalnymi świętokrzyskimi twarzami tej kampanii jest przede wszystkim marszałek Adam Jarubas, jest poseł Michał Cieślak i poseł Dominik Tarczyński. No więc świętokrzyskie ma silny głos i będzie miało ten silny głos w Parlamencie Europejskim. Myślę, że na pewno znajdą się w Parlamencie Europejskim przedstawiciele województwa świętokrzyskiego. Ja nie będę tutaj koncentrował się na liście Koalicji Europejskiej, gdzie liderką jest pani Róża Maria Grafin von Thun und Hohenstein, bo to jest ich problem, jak oni tą kampanię prowadzą. Natomiast myślę, że nasza lista jest bardzo mocna, że wymieniła pani kolejnych posłów z województwa świętokrzyskiego, pana Tarczyńskiego, pana Cieślaka, czyli ta trójka osób, bo ja mówiłem o pani poseł Annie Krupce, ma silną pozycję i zobaczymy, kto z nich zostanie wybrany. Wierzę, że na pewno jedna z tych osób znajdzie się w Brukseli, znajdzie się w Parlamencie Europejskim. Wierzę, że lista Prawa i Sprawiedliwości odniesie sukces, o co zresztą chciałbym Państwa prosić, bo bez Państwa głosów na pewno Prawo i Sprawiedliwość tych wyborów nie wygra. Proszę o pójście w niedzielę do wyborów. Proszę o oddanie głosu na listę numer 4. To jest naprawdę świetny zespół, a Prawo i Sprawiedliwość ma znakomity program dla Polski w Unii Europejskiej i dla Polaków w Polsce. Bardzo dziękuję, panie pośle. Tym apelem posła kończymy. Ja ze swojej strony również zachęcam przede wszystkim, aby 26 wyjść z domu, pójść do okręgu wyborczego i oddać głos. To są naprawdę bardzo ważne wybory. Jeszcze tylko wspomnę, że na naszym portalu lokalnatelewizja.pl na antenie lokalnej telewizji mają Państwo przekaz na bieżąco, informacje dotyczące technicznej strony wyborów. Jest informacja o tym, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze środka transportu, mogą zostać do okręgu dowiezione. Są również informacje o zmianach niektórych okręgów wyborczych. Odsyłam na portal, proszę nas oglądać, a za dzisiejsze spotkanie panu posłowi bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu.